Siemanko widzowie, spotykamy się dzisiaj w nieco innych warunkach, bo na łonie natury i będziemy mieli też nieco inny odcinek, bo będzie on związany właśnie z zielenią, czyli wegeżarcie. Jest tu też sporo robactwa, ale o tym później. Jesteśmy całkiem sporą ekipą, już namioty mamy rozłożone. Zaraz udamy się w stronę ogniska i pokażę wam, co dzisiaj będziemy jeść. No dobra, no to co my tu mamy? Zaczniemy od kiełbasek śląskich, 100% z roślin. Następnie przejdziemy do kaszanki, która jest również bez mięsa. A nasz chlebek posmarujemy smalczykiem z tofu oraz pasztetem sojowym. Pewnie sobie myślicie, kto je kaszankę wegetariańską. Nie wiem, sam byłem zdziwiony, ale powiem wam szczerze, że jeżeli będzie smakiem podobna do normalnej kaszanki, to będzie stanowić ciekawą alternatywę. No zobaczymy, jakim to wyszło, bo jeżeli będzie totalnie inny smak, to czemu to się nazywa kaszanka? Sprawdźmy. Nasz grill już jest gotowy, więc przechodzimy do testowania. Zaczynamy od kiełbasek śląskich, 100% z roślin. I tak, sposób przygotowania. Podgrzej w gorącej wodzie lub mikrofalówce przez około 1 minutę. No niestety ze sobą nie wzięliśmy mikrofalówki. Przechodzimy do opcji numer 2. Podsmaż na patelni przez około 2 minuty z każdej strony. Nie mamy również patelni, więc będziemy improwizować na naszym grillu. Z czego zrobione są te kiełbaski? Woda, teksturowane białko roślinne, w nawiasie jest białko sojowe, skrobia kukurydziana, gluten pszenny. Jeżeli chodzi o makro naszej kiełbasy, to mamy tak, 10 gram tłuszczu, więc jest bardzo mało go, bo normalna kiełbasa ma około 30. Węgle to jest 12 gram i białko 12,6 grama białka, więc całkiem sporo. I 100 gram tej kiełbasy ma tylko 191 kalorii. Ciekawe. Ale kiełbasa śląska, która nie jest na grilla? Sprawdźmy. Leci na ruszt. Lecimy z naszym drugim produktem, czyli kaszanką. Patrzę tutaj na sposoby przygotowania i na pierwszym miejscu jest grill, więc jesteśmy uratowani. I tak, ruszt 5 minut, tacka aluminiowa 7, obracając. No to jedziemy z rusztem 5 minut. Jeszcze sprawdzę tylko składniki. Mamy tutaj główne składniki to kasza jęczmienna ugotowana, aż 57%, więc sporo. I kiełki skłonecznika 13%. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą, to mamy tutaj 16 gram tłuszczu, 16 gram węgli i 6,3 grama białka, więc białka nie jest dużo, ale węgle są dobrej jakości. I w 100 gramach mamy 244 kalorie. Kiełbasa gotowa, kaszanka gotowa, jemy. I oczywiście jem bez żadnego keczupu, bez musztardy, żeby spróbować produktu. Próbujemy. Czuć tu soję, bo jadam czasami sojowe produkty, więc znam ten smak. Jeżeli chodzi o samą kiełbasę, porównując ją do takiej normalnej śląskiej, to nie jest to samo. To nie jest to samo, więc ta nazwa jest tylko taka prawdopodobnie, żeby kojarzyła się z grillem. Jednak sama kiełbasa nie jest jakaś zła. Jest po prostu, to jest inna. No, nie ma tego smaku, nie ma tego smaku mięsa, nie ma smaku kiełbasy. Dla mnie to jest bardziej substytut kiełbasy. Szczerze nie wiem, do czego to jest podobne. Tekstura jest gorsza niż mięsa. Zdecydowanie gorsza. Wolę jednak jeść mięso. Konsystencja jest taka dosyć dziwna. Jeżeli szukacie naprawdę alternatywy dla kiełbasy śląskiej, to tutaj tego nie znajdziecie. No, trzeba też podkreślić to, że jednak sposób przygotowania, który był opisany na opakowaniu, różnił się od naszego, bo nie było tam grilla. Więc być może to dlatego, nie wiem. Ale no, na grilla tego raczej nie polecę nikomu. Chociaż może komuś to podejdzie. No, ja wolę tradycyjną kiełbasę jednak na grilla. Dobra, teraz... Ja osobiście jestem mega wielkim fanem podrobów. Na przykład do Szkocji poleciałem tylko po to, żeby zjeść haggis. Naprawdę, jestem mega wielkim fanem podrobów, więc zaraz zobaczymy, czy mi kaszanka wege będzie smakować.
Fajna jest. Od razu mogę powiedzieć, że kaszanka jest dużo, dużo lepsza niż, niż ta kiełbasa. No czuć tą kaszę, nie pamiętam jaka tam kasza była, chyba jęczmienna. Powiem wam tak, ta kaszanka, czuć, bardzo mocno jest wyczuwalna ta kasza jęczmienna, tam chyba było jej 57%, ale do tego jest taka mocno pieprzna, jest naprawdę, jeżeli chodzi o konsystencję, to jest taka dosyć wilgotna, to jest fajne. Jeżeli bym miał określić, do czego to jest podobne, również chyba nie znajduję jakiegoś odpowiednika, bo może do kaszanki to nie jest 1:1 do kaszanki. Może ma jakieś tam sygnały, że to jest podobne do tej kaszanki, ale nie smakuje jak kaszanka, ale jest dobre. Jest takie lekko pieprzne, pikantne, fajne. Fajne, to mogę zjeść. Jeżeli chcesz poczuć smak kaszanki, to jedząc tą kaszankę, tego akurat nie doświadczysz, bo to nie jest dokładnie w smaku jak kaszanka. Jednak jako alternatywa bardzo fajne. Został nam smalczyk z tofu i został nam pasztet sojowy z pomidorami. Mam tutaj bułeczkę, zasady są proste. Jedną połówkę smaruję pasztetem, drugą smaruję smalczykiem i sprawdzamy, czy jest to dobre. Taki powiem, konsystencja taka mocno, to co to jest? To jest ten smalczyk z tofu, powiem ci, konsystencja taka trochę budyniowa wygląda, ale no, zobaczymy. Dam troszkę więcej, jesteśmy w Polsce, tutaj jest kraina mlekiem i miodem płynąca, więc można dołożyć. Niech wiedzą, jak tutaj się żyje. No dobra, a drugi, ojej, otworzyłem ten pasztet sojowy i widzę tutaj od razu jest dużo tłuszczu. Tak zebrał się na górze, to czasami tak jest w niektórych produktach. Dobra. Chodzi o ten pasztet się bardzo fajnie smaruje, już widzę, jeżeli chodzi o konsystencję. No i dobra, jedziemy. Smalczyk, sprawdzimy jakie ma tutaj makro. W 100 gramach wartość odżywcza. Tłuszcz 22 gramy. Generalnie pasty mają sporo, więc to w kategorii takiej pasty jednak odnajduję. Jeżeli chodzi o węgle, to 8 gram i białko 7. A wartość energetyczna 258 kalorii w 100 gramach. Jeżeli chodzi o pasztet sojowy, zobaczymy czy ma więcej czy mniej. Ma tak, tłuszcz 23 gramy, więc prawie to samo. Węgle 5,1, troszeczkę mniej i białko 5,9. Kalorycznie 256 kalorii, więc bardzo, bardzo mają podobne makra oba te produkty. No i jedziemy. Najpierw smalczyk z tofu. Czuję taki posmak smalczyku troszeczkę w tym, aż się zdziwiłem. Jest troszkę posmak smalczyku, naprawdę. Mam wrażenie, że to jest takie troszkę posmak smalczyku ze smakiem pastetu. No ciekawe. No to powiem zdecydowanie, to jest najbliżej z dzisiejszych produktów swojego oryginału. Jest dobre i polecam, naprawdę. Ten smalczyk to w ogóle kosztował chyba mniej niż 3 zł. Naprawdę, polecam. Dobry. Dobra, sprawdzamy teraz ten pasztet sojowy z pomidorami. Widać te pomidory po kolorze. Powiem tak, jeżeli chodzi o ten pasztet sojowy z pomidorami, to jest bardziej pasta, taka lekko pomidorowa. Do pasztetu to nie jest podobne, czyli najbliżej generalnie z tych wszystkich wege produktów swojego oryginału był smalczyk i on był chyba najtańszy, kosztował mniej niż 3 zł. I zdecydowanie zajmuje miejsce numer 1. I w sumie to tyle na dzisiaj. Dojem sobie jeszcze tego smalczyku. Jeżeli chodzi o te produkty wege, to wygląda na to, że no, ciężko znaleźć taki produkt naprawdę, który smakuje tak samo jak oryginał. Jednak to nie znaczy, że to są złe produkty, bo niektóre naprawdę były spoko, które można zjeść jako alternatywa, a nie jako bezpośrednie zastąpienie tego produktu. Najedzony to do namiotu. Dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał. Dzięki wielkie za oglądanie.
kochani, mam dla Was mały bonusik. Wybraliśmy się dzisiaj, jak widać, na kajaki. Pogoda nam dopisuje, no ale przy intensywnym wiosłowaniu potrzeba trochę energii, prawda? Więc mam tutaj taki mały deserek. Są to suszone mączniki. Tutaj mamy w wydaniu o smaku pomidorowym oraz suszone świerszcze z solą morską. Więc zaraz będziemy testować, jak to smakuje. Ogólnie muszę powiedzieć, że mają mega, mega dobre makro. Zaraz Wam przeczytam. Jeżeli chodzi o suszone mączniki, to mają w 100 gramach 511 kalorii, więc sporo. A to nie ma takiego dobrego makra. Tak, 30,8 g tłuszczu, węglowodany 6,7 i białko aż 50 gram białka, więc naprawdę, jeżeli chodzi o źródło białka, jest go bardzo dużo. Jeżeli chodzi o świerszcze, mamy tak, 430 kalorii w 100 gramach, 19,9 grama tłuszczu, więc tylko 2/3 tego, co w mącznikach, 5,9 grama węglowodanów oraz 60 gram białka, jeszcze więcej niż w mącznikach, więc jeżeli chodzi o makro, no to zdecydowanie świerszcze mają lepsze. No i sprawdźmy, jak to smakuje. Ja, jeżeli chodzi o takie przysmaki, to już muszę się przyznać, że miałem okazję spróbować, tylko one były, podejrzewam, że troszkę większe. W Tajlandii jadłem na targu i smakowały mi w sumie jak chipsy takie, tylko one były na świeżo robione, prosto z patelni. Więc zobaczymy, jak wersja z paczki będzie mi smakować. Ej, mam problem z otwarciem tego, bo coś... Dobra, ja to po prostu przerwę i tyle, bo nie da się tego otworzyć, ta paczka jest jakaś nie najlepsza, no. Opakowanie beznadziejne. No dobra, no to jak to wygląda? Spójrzcie. No mamy takie robaczki. Zaraz sobie wezmę kilka na rękę. To są mączniki o smaku pomidorowym. Zaraz zobaczymy. Teraz zobaczymy, czy to smakuje. Jeżeli chodzi o te, które jadłem w Tajlandii, to one miały taki... Bardzo mi się kojarzyły z chipsami, bo po prostu były chrupkie. No i w sumie jak jakoś się posypkę da, tak jak tutaj pomidorowa czy coś, to jakby chipsy mogłyby smakować jak chipsy. Słychać jak chrupie. Powiem tak, gorsze niż chipsy. Jakoś kompletnie mi nie przeszkadza, że to są jakieś że to jest jakieś robactwo. Fajnie chrupie, ale jeżeli chodzi o walory smakowe, to średnie w smaku, ale fajnie chrupią. Bardziej jako przekąskę, spoko, dobre w miarę makro. Nic zachwycającego, ale da się zjeść. Dobra, i lecimy do tych świerszczy. Zobaczymy, czy też te opakowanie będzie takie beznadziejne jak tam. O, tu jest normalne opakowanie, od razu się otworzyło. Jeszcze się ruszają. Dobra, świerszcze od razu widzę, że są większe. Wezmę sobie o... Znaczy, tak świerszcz, takiej wielkości jest świerszcz. On już jest całkiem spory. No i co? Próbujemy. Świerszcze lepsze są niż mączniki. Dużo lepsze. One są... Tamten miał smak pomidorowy, może ten przez tą posypkę pomidorową mi mniej smakowało, a tutaj mamy po prostu z solą, więc... Więc jak wiadomo, sól podkreśla smak i poprawia smak potraw, więc... dobre są. Więc tak. Te świerszcze mógłbym jeść zamiast chipsów. Nie miałbym z tym problemu. Są całkiem ok. Natomiast mączniki są gorsze. Świerszcze spoko. To dobra, to w sumie tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o te przekąski. Ogólnie wolałbym chipsy, normalne chipsy, jeżeli miałbym porównywać. Ale jeżeli chodzi o te świerszcze, to przełknąłbym to i mógłbym je zjeść jako alternatywę. To jeszcze co? Jeden świerszczyk i płyniemy dalej.
Smacznego! Kochani, powiem wam tak, musiałem dodać jeszcze tę scenę, bo po chwili jednak jakiś mam dziwny posmak po tych świerszczach, który mi jednak nie pasuje. Więc raczej bym nie jadł następnym razem, wolę chipsy.